Marta Szymik-Telesz, Odgłosy Góry Zamkowej, a dzisiaj tym odgłosem będzie akordeon, o którym więcej opowie Antek, uczeń drugiego stopnia Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Antek, opowiedz nam coś więcej o tym instrumencie, który tutaj przed Tobą i dlaczego wybrałeś akurat ten instrument? No odnośnie tego, dlaczego wybrałem akordeon, to jest no taka dla jednych ciekawa, może dla innych mniej ciekawa historia. Pewnego razu rodzice zabrali mnie na koncert Motion Trio i wtedy po wyjściu z koncertu tak spojrzałem na rodziców i powiedziałem, to jest to, ja chcę grać na akordeonie. No i poszliśmy tutaj do szkoły muzycznej i no i gram na tym akordeonie już na drugim stopniu, jak pani też powiedziała. I udało się i jest ten akordeon i na nim grasz i świetnie ci to wychodzi. A czy wcześniej próbowałeś na jakimś innym instrumencie? Chciałeś jeszcze grać na jakimś innym instrumencie? W wieku 4 lat u nas w gminie jest właśnie taka grupa, na której grało się na bębnach. I akurat się zapisałem na tę grupę, grałem na bębnach, ale później jakby tutaj przyszedłem do szkoły muzycznej i zacząłem grać na akordeonie i to mnie wciągnęło i już na bębnach nie gram. No i właśnie, i ten akordeon. A co jest takim największym wyzwaniem? Co jest właśnie najtrudniejsze? Co Tobie sprawia najwięcej trudności, ucząc się gry na tym instrumencie? No jakby to na pewno każdemu sprawia trudność i jest to rozczytywanie nut, bo to jest na początku pierwsze. Jeszcze tej melodii nie do końca się zna. Trzeba ją poznać, żeby wiedzieć, jak to grać. No i myślę, że to może sprawiać trudność. A największa satysfakcja? Największą satysfakcją jest właśnie, jak się uda, jak się to zagra. Nie wiem, na przykład w szkole, jak kolegom się pokaże i koledzy powiedzą, no fajnie, że dobrze grasz. Koledzy nawet kilka razy prosili mnie, żebym przyniósł do szkoły akordeon, no i grałem. Jakieś ciekawostki może na temat tego instrumentu zdradzisz nam, pokażesz? No, ten akordeon, ten instrument jest instrumentem nie tylko właśnie takim melodycznym, ale można też go użyć jako instrumentu perkusyjnego. No czyli dwa w jednym, i perkusja, i akordeon. No w sumie tak. Można tak powiedzieć. A dzisiaj jaki utwór zagrasz? Taniec hiszpański z opery Traviata Giuseppe Verdiego. To w takim razie słuchamy.